Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami coś, co dość rzadko wita na moim kanale, czyli platformówka, nazwana Max Curse of the Brotherhood. Wiele osób powie, że takie gry są po prostu dla dzieci. Możliwe, ale ja mam po prostu jakiś wielki sentyment do takich gierek zręcznościowych, szczególnie wspominając te największe, moim zdaniem, klasyki z PSX-a. Crash Bandicoot czy Spyro the Dragon. Dobra, fabularnie wcielamy się w Maxa, zwykłego, małego dzieciaka, który chodzi, bo ja wiem, na oko do pierwszych klas podstawówki. Mamy też niestety denerwującego i irytującego młodszego braciszka, który rozwala nam zabawki imieniem Felix. Pewnego dnia postanawiamy poszukać sposobu na to, by nasz wkurzający mały braciszek w końcu gdzieś zniknął. I wtedy... Brother, brother, oh brother of mine, I wish you could be erased from all of time. I wish your traces could be gone from all places, that evil itself could take you away and leave me alone on this very day. Mniej więcej tak wygląda gra od strony fabularnej. Oczywiście ten tytuł jest taką typową platformówką, w której wykorzystujemy elementy otoczenia w takiej 2,5-wymiarowej formie do tego, by przedostać się lokację dalej. Wiele osób może stwierdzić, jak mówiłem, że jest to gra dla dzieci. Czemu nie, moi drodzy? Jeżeli ktoś z was posiada, że tak ujmę, swoje młode DLC, to proszę bardzo. Max, The Curse of the Brotherhood nadaje się do takiej rozgrywki z dzieckiem idealnie. W grze nie ma żadnej przemocy, tak zwane checkpointy po nieudanych lokacjach czy failach wczytują się niemal natychmiast i są praktycznie co chwilę. Nie ma zbyt dużej ilości dialogów albo napisów, no fakt faktem, mogłaby być ta polska wersja językowa. Naprawdę jest tutaj mało dialogów i... Wydawca, wydaje mi się, że nie powinien mieć żadnych problemów z polską wersją językową, niestety jej nie ma. Z czasem też poznajemy sens tego uniwersum. Nasz braciszek został porwany przez, że tak ujmę, pana wąsa, który potrzebuje dusz młodych ludzi do utrzymania się przy życiu. Oczywiście tą ofiarą ma być nasz braciszek. Odwiecznym przeciwnikiem wąsa w tym uniwersum jest pewna starsza pani, która postanawia nam pomóc. Oczekuje od nas przedmiotu, który mógłby stać się taką po prostu magiczną bronią. Nasz niezbyt rozgarnięty bohater wybrał ołówek. Za pomocą tradycyjnej dla takich gier odrobiny magii, starsza pani nasyca ołówek swoją duszą. Dzięki temu możemy w różnorodny sposób wpływać na otoczenie w tej grze. Na początku jedynie ustawiać takie ziemisto-kamienne kolumny, by z czasem rysować też liany, wodospady przesuwające naszą postać czy inne rzeczy. Oczywiście możemy to, co narysowaliśmy, skasować. To jest też w sumie element tej gry. Łącznie dostajemy 5 zasobów, które posiada nasz zaczarowany ołówek. I tutaj mi się kojarzy taka klasyczna polska bajka. No dobra, ale tutaj mamy kolumny z ziemi, drewniane konary, pnącza, wodne strumienie oraz magiczny ogień. Gra oferuje nam coraz silniejszych przeciwników, przy których trzeba będzie troszeczkę pokombinować. Początek jest banalny, mamy na przykład za przeciwników jakieś chodzące purchawki, które eksplodują, kiedy nas zobaczą, czy kolczaste jeże. Później jest coraz trudniej, musimy używać bardziej ofensywnych możliwości naszego ołówka. Ogólnie rzecz biorąc, gra nadaje się nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, którzy chcą odskoczyć od takiego krwawego mordobicia. Poziom artystyczny gry jest co najmniej bardzo dobry. Lokacje, jakie przechodzimy, przeplatają się, na przykład raz mamy lekką rozkminkę, co tutaj zrobić, innym razem musimy po prostu szybko pędzić, szybko wykorzystywać moc naszego ołówka, żeby przeżyć. Jedna sprawa, w ten tytuł zdecydowanie lepiej gra się myszką niż padem. Pierwotnie gra była stworzona na Xboxa, jednak tamtejsi gracze podobno bardzo mocno narzekali na problemy ze sterowaniem ołówkiem za pomocą pada. Wadą Max Curse of the Brotherhood jest niestety też długość. Od 5 do 6 godzin zabawy, jeden dzień takiego nolajfienia. Moi drodzy, mimo wszystko warto. Jest to jedna z lepszych platformówek, w jakie grałem w tym roku. Cena też troszeczkę niestety odstrasza. W momencie robienia tego materiału jest to około 14 euro, ale można poszukać na wyprzedażach lub kto wie, może gra kiedyś będzie też na tak zwanym Humble Bundle. Cóż, ja z tej gry byłem po prostu zadowolony. Tyle.